zdania po światowej porażce w Trzebini bardzo potrzebowała kolejnych punktów, by nie tracić kontaktu z czołówką tabeli. Od początku ten pojedynek nie układał się jednak po myśli piłkarzy z Woli Rzędzińskiej, gdyż już w pierwszej minucie po błędzie Mikuta gospodarze stracili bramkę. Potem gra wyrównała się i obie drużyny bardziej zagęściły środek boiska, a nieliczne kontrataki rozbijały się o obronę obu drużyn. W drugiej połowie gra bardziej się zaostrzyła, piłkarze nie oszczędzali się, to też w 72 minucie meczu po jednym z takich fauli podyktowany został rzut karny, który jednak piłkarz gości przestrzelił. Druga bramka w tym meczu padła, ale w 79 minucie, gdy Jarząbek z 20 metrów trafił, a źle ustawiony Mikut tylko odprowadził piłkę wzrokiem. Ostatecznie Wola Żylińska przegrała z Orłem Barin 0-2. Zdaniem kapitana drużyny Grzegorza Jasiaka, plaga kontuzji i brak środkowych zawodników dała w efekcie kolejną porażkę. Coś nie układała się gra po tej przerwie spowodowanej żałobą narodową, drugi mecz, druga porażka. Znaczy, no, zgadza się, coś nie wiem, co się zasięło nas, nasze drużynie. Myślę, że było też powodem troszeczkę tą przerwą długą, tą żałobą narodową, ale myślę, że też duży wpływ na to było. Jest w tej chwili, co mamy, dostosowanie dużo drużyny, bo praktycznie koło chyba 4 czy 5 zawodników z tego gadu wypadło i ten mózg zespołu, tam coś środek praktycznie trzyma, wypadł. No i ciężko jest, naprawdę, będziemy teraz, myśleliśmy o coś walczyć, ale teraz będziemy musieli się skupić chyba prawdopodobnie na utrzymaniu. Dzisiejszy mecz to taki troszeczkę pod górkę, od razu w pierwszym minucie wpada bramka dla gości i musicie cały czas walczyć o ten wynik. Wiadomo, że to jest piłka, prawda, straciliśmy bramkę na początku meczu, już praktycznie, nie wiem, w 30 sekundzie czy w pierwszej minucie była bramka i tu ustawiła troszkę, że mecz, no, drużyna gości troszeczkę się cofnęła, grała z kontry, my musieliśmy praktycznie drugie tyle siły położyć, a takie pozycyjne, żeby strzelić bramkę, no ciężko było, praktycznie to tam do przerwy to jedna czy dwie sytuacje było i bardzo było ciężko. Tam bardzo dobra drużyna zorganizowana, Balina, i ciężko bardzo było. Teraz będziecie odebrać zaległości troszeczkę tych meczów, jest systemem środa, weekend, starczy wam sił, starczy wam zawodników? Znaczy, no zobaczymy, no sił myślę, że tam nie zabraknie, bo jesteśmy dobrze przygotowani do sezonu, tylko właśnie się boję, jak pan powiedział, właśnie z ilością zawodników, bo no wiadomo, że kruszy się dzisiaj, no wypadł Kuba Tadel z składu, nie wiadomo na ile meczy, no teraz gramy środa, sobota i zobaczymy, będziemy walczyć jak najlepiej i jak najwięcej punktów, żeby zdobyć jak najlepsze miejsce w tabeli i zobaczymy, co z tego wyniknie w dalszych meczach. Trener Wolani, Roman Ciochoń, również boi się kolejnych pojedynków, gdyż do dyspozycji będzie miał coraz szczuplejszą kadrę. Drugi mecz, druga porażka, brak zawodników, no i brak jakiegoś zgrania, coś się nie kleje w tej grze. No, widać po tym meczu, jak brakuje nam tych zawodników, jaka różnica jest między tymi zawodnikami, którzy nie grali, a tymi, którzy musieli wyjść z braku możliwości. W sumie no, jakaś plaga kontuzji nas spotkała i co mecz to nam ubywa jeden, dwóch zawodników. W tej chwili mamy problemy, niesamowite problemy kadrowe. Druga porażka i spadacie z tego czuba, który walczy o trzecią ligę. My już wiemy, że wy nie chcieliście walczyć o tą trzecią ligę, ale zawsze te punkty by się przydały. Nie, my tam ambicji trzeciej ligowej nie mieli, ale to nie chodzi nawet o nasze ambicje, o naszą takie chęci wejścia do trzeciej ligi. Tutaj chodzi o to, żeby się pokazać, że umiemy piłkę grać i to w sumie wyglądało ładnie, gdy wszyscy zawodnicy byli. No, dzisiaj muszę powiedzieć, bardzo widać było brak, zwłaszcza w środku pola. Cały środek pola nam dzisiaj brakowało. Nie było Kozła Mirka, nie było Broszka Piotrka, nie było Adamowskiego, nie było. Na początku meczu kontuzji następny zawodnik, Adel Jakub, doznał, musiał zejść z boiska. No, szereg zawodników w środku to jednak jest dosyć duża strata. Dla każdej drużyny by to była strata, nie tylko dla Wolani. Tak na początku taki cios, strata bramki i piłkarzom chyba trudno się było podnieść po tej stracie. No, jeszcze w sumie ten mecz tak się zaczął pecho dla nas, że taka bramka kuriozalna wpadła na 1-0, że mecz ustawiła i w sumie jeszcze dość, że był skład bardzo osłabiony, to jeszcze no mówię, nam pocięła skrzydła ta bramka już chyba nie w pierwszej czy drugiej minucie, że całkowicie rozbił drużynę i gra wyglądała, nie było w ogóle gry, tylko w sumie męka była na boisku. Niepotrzebnie wyszedł do sytuacji, której niegroźnej, gdzie nie powinien tam wychodzić. W sumie wyszedł, piłki nie przejął, zawodnik gości przejął piłkę, uderzył i pod poprzeczkę w piłkę wpadła. Niestety. W środę kolejne spotkanie, no tutaj przyjeżdża jeden z faworytów czwartoligowych, Szczeniawa Nowy Wiśnicz. Trzeba będzie jakoś poprawić ten skład, ma pan już jakiś pomysł?
pomysłu, to na dzisiaj jeszcze nie ma. Na razie to w sumie jest problem z tym, co jest, bo drużyna załamana w sumie. No, psychicznie jesteśmy w tej chwili podłamani wyraźnie. Chłopaki nie wierzą w siebie, bo w sumie gra opierała się na tych zawodnikach, którzy w tej chwili są na kontuzjach i młodzież nie bierze ciężarowy na siebie, boi się przeciwnika, można powiedzieć, że w sumie z taką grą to z żadnym przeciwnikiem nie będzie łatwo. Teraz mamy też bardzo ciekawy, bo sporo meczów, system środa, sobota. Kondycyjnie trzeba to wytrzymać. No jedno, że jest natężenie meczów duże, a drugie, że mówię, tylu zawodników nam wypadło z jedenastki, że jest strasznie ciężko budować w tej chwili drużynę taką, która by grała dobrze i wygrywała. No nam sytuacja ciężka w tej chwili w drużynie. Przypomnę, w meczu na szczycie czwartej Ligi Małopolskiej Wolania Wola Rzędzińska przegrała z Orłem Balin 0-2.